To wszystko, co można w tekście, który będziemy dzisiaj rozważać, powiedzieć o Kościele, ma, można powiedzieć, takie dwa zastosowania. Do tych wszystkich wierzących na całej ziemi, którzy dzisiaj żyją, funkcjonują, służą Jezusowi, budują ten wielki dom duchowy, jakim jest ciało Jezusa Chrystusa, ale też można to sprowadzać do wymiaru lokalnego, że jest to jakaś grupa konkretnych wierzących, zorganizowanych w pewien porządek, którzy spotykają się ze sobą w określonych przez Jezusa celach. Jeśli chodzi o to rozumienie ciała Chrystusa jako wszyscy wierzący na całej ziemi, to tutaj spoiwem, łącznością jest Duch Święty, który mieszka w sercach każdego wierzącego na całej ziemi. W wymiarze lokalnym tym spoiwem jest osobisty kontakt. Musimy ze sobą się spotykać, musimy spotykać się indywidualnie, ale też spotykać się jako Kościół, tak jak się spotykamy dzisiaj. O tym, że do życia Kościoła w tym lokalnym rozumieniu potrzebny jest kontakt osobisty, potrzebne są spotkania, oczywiście świadczy ten fragment, od którego zaczęliśmy nasze dzielenie tego karmienia siebie nawzajem przy spotykaniu się, przy kontaktowaniu się. Ale weźmy jeszcze inny fragment. Poproszę o przeczytanie listu do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 19 do 25. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. W tym fragmencie też mamy powtórzenie tych rzeczy, o których wcześniej mówiłem. Jest ta zasłona, jest ta demolka świątyni, tego porządku Starego Testamentu. Jest też aspekt społeczny Kościoła, czyli to uzewnętrznienie się przed niewierzącymi, aspekt chrztu. No i oczywiście jest ten aspekt zachęcania się nawzajem, koniecznego bycia ze sobą i wymieniania się czymś. Mamy coś niezwykłego. Mamy możliwość obcowania ze sobą na co dzień, spotykania się i realizowania tych zadań, które Jezus dał swojemu Kościołowi. Bez tego wkładu wierzących, bez ich posłuszeństwa, ta maszyneria nie może właściwie funkcjonować. Wrócimy do tekstu, na którym myśmy się zatrzymali tydzień temu. Pozwolę go sobie jeszcze poprosić o przeczytanie. To jest list do Efezjan, 4 rozdział, od wersetu 11 do 16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Znamy, jeszcze raz poproszę tylko, werset 16 z Biblii tej archaicznej troszeczkę, tak zwanej Biblii Gdańskiej. Z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje, przez moc, która jest w każdym członku według miary jego, wzrostu ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Przynosi posiłki, kiedy siebie nawzajem, oddziaływujemy na siebie nawzajem. Chciałem, żebyśmy
troszeczkę rozszerzyli to dodawanie sobie nawzajem posiłku i w tych parach, jak na jakieśmy się podzielili, chciałem, żebyśmy teraz przynajmniej kilka rzeczy z tego fragmentu wyciągnęli na temat tego, co Kościół ma dawać poszczególnym jego członkom. Pierwszą rzecz, jaką Kościół ma dać wierzącym, to jest wpływ starszych wierzących, którzy są przygotowani do pomocy młodszym. Kościół daje możliwość obcowania, przebywania, uczenia się na różne sposoby, przez słuchanie, przez przebywanie i tak dalej, ze starszymi w wierze chrześcijanami, którzy są przygotowani do uczenia innych. Może to jest jakaś oczywistość, nie ma w tym jakiegoś wielkiego odkrycia, ale to jest, bez tego, bez takich ludzi Kościół nie może funkcjonować, rozumiem tu w tym lokalnym znaczeniu. I druga rzecz, wierzący bez kontaktu z takimi ludźmi nie może się rozwijać właściwie. Wzór przekazywania wiedzy, przekazywania nawet nie wiedzy, tylko stylu życia, jaki obowiązuje w Kościele, dał Jezus, chodząc 3 lata ze swoimi uczniami. To jest kluczowy wzór przekazywania wiedzy, wpływu, stylu życia, obyczaju. Apostoł Paweł reprodukował ten styl przekazywania wiedzy, jaki zastosował Jezus. To jest, zobaczcie, styl bardzo bliski rodzinie, bo właśnie tak wychowuje się dzieci. Nie tylko przez mówienie im kazań, tego chyba najmniej lubią, ale przede wszystkim przez przebywanie. One obserwują i przejmują. Chcielibyście w jakiś sposób wzmocnić to swoim doświadczeniem? Ja jak przyjechałem do kościoła, to tak niewiele wiedziałem jeszcze z tej Biblii, nie znałem i tak dalej, więc jakieś tam obserwowałem takie właśnie zachowania pomiędzy ludźmi, jak postępują, w jakich sytuacjach reagują, no i czym się. Od stosunków międzyludzkich poprzez zachowywanie się w różnych sytuacjach, no to przez obserwację wiele można się nauczyć. Widzieliśmy, że można sobie poczytać, nie? Właśnie, że to też będzie jakiś kontakt, jakaś wiedza. Z mojego doświadczenia to jest tak, że no też czytałam, tylko to było takie martwe. Z kolei kontakt osobisty daje coś żywego, że ja owszem mogę przeczytać, Ciebie posłuchać, mogę też również i przeczytać w internecie, to mi nie zabrania, ale później mam z kim o tym porozmawiać. No i na początku po moim nawróceniu było mi to bardzo potrzebne, więc lubnęłam, prawda? Były takie osoby, z którymi miałam niemal bezpośredni bardzo dobry kontakt i to było zawsze właśnie mnóstwo pytań, refleksji, tych myśli, doświadczenia właśnie bycia w kościele. Właśnie na to też i ja chciałem zwrócić uwagę, że pamiętam sytuację, kiedy Tymoteusz się urodził. Nie? To było wiele lat temu. I jak każde małżeństwo, któremu się pojawia pierwsze dziecko, no to jest szok. Gdyby nie to, że mieliśmy wtedy starsze małżeństwo chrześcijańskie, które już wtedy głównie z książek, ale też i z kontaktu z innymi chrześcijańskimi, jeszcze starszymi małżeństwami, mieli doświadczenie w tym i widzieliśmy, że oni to zrobili i oni ze spokojem na to reagują. Dla nich to nie jest jakaś, wiecie, jakaś taka rzeczywistość, która by powodowała trzęsienie rąk i tak dalej. My zaczęliśmy zyskiwać jakiś spokój, drobną pewność siebie, później coraz większą i tak dalej. Nie mówię już później o tym, co na przykład Ania w najbliższym Idź Pod Prąd pisze o tym wpływie na to, jak wychowywać. Nie? Ale to też jest bardzo ważny wpływ Kościoła. Tego w świecie się nie nauczymy. Chciałem, żebyśmy mieli to w głowie i pamiętali o tym wielkim przywileju, jaki mamy, będąc ze sobą, że są pomiędzy nami starsi i młodsi, mocniejsi i słabsi. I dzięki temu praktycznie w każdej sprawie związanej z życiem chrześcijańskim możemy uzyskać
pomoc od kogoś silniejszego lub lepszego w tym temacie. Druga rzecz to zaraz tutaj na początku tego tekstu się pojawia, 12 werset, zobaczcie, aby przygotować świętych do dzieła posłuszeństwa. Przygotować wierzących, każdego z nas do służby. To jest to, co Kościół ma dać swoim poszczególnym członkom. To pokazuje też naturę Kościoła. To jest rzeczywistość czynu. Cały czas to jest plac budowy. Te działania tych poszczególnych robotników, czy poszczególnych maszyn, czy poszczególnych jakichś odcinków pracy, to, co się tam dzieje, to jest element większego projektu. Po pewnym czasie, kiedy się patrzy na plac budowy, na którym się coś dzieje rzeczywiście, to zacznie się z tego wyłaniać coś uporządkowanego i dobrego. Jeśli to jest Kościół wedle Bożego projektu, to patrząc na tych uwijających się ludzi, przez pewien czas zaczynamy widzieć jakieś zamysły konstrukcji. Jakiś jest plan tego wszystkiego. To zaczyna coraz bardziej do siebie pasować i coraz lepszy owoc na zewnątrz. Jakiś efekt z tego się zaczyna tworzyć. To jest zadanie Kościoła, jeśli chodzi o to budowanie. I teraz każdy z nas ma zostać przyuczony do swojej roli w tej budowie. Ma się nauczyć rzemiosła. Przygotowanie do służby. Mówię takim technicznym językiem. Nauczyć się rzemiosła. Rzemiosła ogólnego, czyli to, co każdy z nas musi umieć. Na przykład nauczyć się czytać Biblię. Są pewne kanony rozumienia tekstu pisanego. Czy to będzie Biblia, czy to będzie Odyseja. Jest to rzemiosło. To są pewne konkretne zasady interpretacji. Podstawą do wyprowadzania wniosków duchowych jest najpierw rzemiosło. To tak jak podstawą wszelkiego dobrego wyniku, wszelkiej sztuki, dobry malarz, to on najpierw musi się nauczyć rzemiosła, żeby stworzyć coś pięknego. I tak samo o każdym rzemieślniku, każdym zawodzie można powiedzieć. Dopiero, żeby wydobyć z Biblii to, czego rzeczywiście przeciętny czytelnik tam nie zauważa ze względu na słaby warsztat przede wszystkim, a nie, że jakieś tu, wiecie, wiedza tajemna spłynie na tego człowieka, tylko ze względu na słaby warsztat i druga rzecz, na zbyt krótkie obcowanie z Bogiem i z Jego Słowem. To wtedy ci, którzy ten warsztat mają, ci, którzy takie obcowanie mają, ci, którzy mają jeszcze pewne talenty analizy i nauczania, rzeczywiście wyciągną więcej. Przygotowanie do służby to jest w pierwszym rzędzie nauczenie się rzemiosła. We wszystkich dziedzinach, mówię, życia chrześcijańskiego, czytanie Biblii, modlitwa, ewangelizacja, zachęcanie. Jeśli to osiągniemy, to rzemiosło, te podstawy, dopiero wtedy możemy pójść dalej. Wtedy możemy bardziej zaszczytne rzeczy dla Chrystusa robić. Tutaj wielu chrześcijan popełnia błąd. Zamiast szkolić się w rzemiośle, od razu chcieliby występować jak prima, nie wiem, balerina w jakimś, wiecie, teatrze czy balecie. Nie? Ale też Kościół ma ci dać pole do tej służby. Bo cóż to by było za uczenie czegoś, czego byś nie mógł w praktyce realizować? Szkolenie bez dania okazji do służby jest zabiegiem wręcz szkodliwym. Czyli z jednej strony nauka rzemiosła, ale z drugiej strony od razu okazja do służby. To jest pole do działania. W Kościele Kościół ma ci dać miejsce, gdzie ty będziesz mógł te swoje praktyczne rzeczy, zdobycze, których uczysz się, że będziesz je mógł zastosować. Była nauka ewangelizacji, prawda? Polegało to na tym, że chodziło się wtedy po akademikach, którzy chętnie słuchali. Chodziło się z kimś starszym, bardziej doświadczonym, słuchało się, jakoś tam się na początku powoli wtrącało do rozmowy, coś tam od siebie dodawało i tak dalej. No ale właśnie była ta możliwość, rzeczywiście przez Kościół były takie zorganizowane wyjścia ewangelizacyjne, tam raz w tygodniu przynajmniej. Była możliwość od razu ważnej rzeczy bardzo
motywacyjną jakąś tam istotą, prawda, przekazywania Ewangelii kolejnym osobom, wprowadzania tego, co się tam słyszało, dowiadywało od razu, wprowadzania praktyką na bieżąco. To pamiętam, że bardzo było takie też dające takiego kopa i poczucie, że rzeczywiście robi się to, co jest istotne dla Królestwa Bożego. To przygotowanie do służby ma mnie doprowadzić do takiego miejsca na tym placu budowy, gdzie ja się czuję najlepiej, umiem najlepiej i mam najlepsze efekty i jestem najpotrzebniejszy. Że to wszystko razem ma się tam spotkać. To jest to właśnie zgodnego z przeznaczeniem każdego członka. Przygotowanie do służby to jest przede wszystkim przygotowanie serca. To jest to, żeby Chrystus zadomowił się w naszych sercach, a my, żebyśmy zostali przetworzeni, przetransponowani na Jego podobieństwo. A pamiętacie ten obraz tego umywania nóg uczniom? To jest właśnie ten wzór służby, jaki Jezus za pomocą tego jednego obrazu zostawił i apostołom, i dzięki temu, że zostało to umieszczone w Biblii całemu chrześcijaństwu, każdemu z nas. Dlatego niech ten obraz w nas zostanie, gdy myślimy o swoim miejscu do służby. Że nasza służba ma uzyskać nagrodę, pochwałę od Boga, nie od ludzi. A On widzi właśnie te rzeczy, których ludzie nie doceniają, których ludzie nie zauważają i tak dalej. Także kiedy będziemy myśleli o tym swoim miejscu do służby, to nie myślcie tylko o jakichś właśnie spektakularnych działaniach na zewnątrz, ale pomyślcie także o tym, czego ludzie nie zauważą. O takiej służbie, której niekoniecznie tu na ziemi będziecie mieć z niej poklask. Co jeszcze Kościół powinien dać swoim członkom? No, po służbie, czy obok tej służby, tu jest dojrzałe poznanie Jezusa i Jego nauki. Dojrzałe poznanie, dorośnięcie do pełni wymiarów. Dalej można pokazać, że Kościół ma dawać przestrzeń i okazję do przeżywania i demonstrowania jedności wiary. To, że właśnie jesteśmy jednego ducha. To jest coś niezwykłego, czego zwykle nie doceniamy. To tylko tu, nie mówię konkretnie w tym kościele, ale w każdym, gdzie kto tam jest, możesz rzeczywiście najpełniej doświadczać bliskości i jedności z drugim chrześcijaninem. Nie doświadczysz tego, czytając artykuł. Nie doświadczysz tego, spotykając się w kawiarni z jakimś też wierzącym, ale z którym cię nikt nic nie wiąże, nie macie żadnych wobec siebie zobowiązań, nie znacie nawet wszystkich swoich przekonań doktrynalnych. Tego można doświadczyć dopiero żyjąc blisko w żywym Kościele. Dalej, to jest przestrzeń okazywania i doświadczania szczerej miłości. Tak jak mówiłem o jedności, to samo trzeba powiedzieć o miłości. I komentarz jest ten sam, bo to jest coś bardzo bliskiego. Tutaj podkreślam to słowo szczerej miłości. Miejsce zachęty. Dostarczajcie sobie, jak to tam, Piotrze, w tym tłumaczeniu pięknym? Dostarczając sobie posiłków. Pamiętam, to jest ciekawe. Nie nasze spotkanie dostarcza posiłku. Chociaż też dostarcza. Ale idea funkcjonowania Kościoła to, że każdy każdemu przy różnych okazjach dostarcza tego posiłku czy zachęty do funkcjonowania, do budowania tego ciała. Na koniec jeszcze z tego fragmentu, na co ja chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o to, co Kościół ma dawać czy daje swoim członkom, to jest poczucie uczestnictwa we wspaniałym Bożym projekcie. Tego nie da się
uzyskać będąc samemu, mając nawet wiedzę, będąc dobrym rzemieślnikiem, mając kontakty jakieś, nie wiem, z całym światem nawet przez słuchanie kazań czy czytanie książek, dopiero kiedy jesteś blisko i realizujesz razem z grupą ludzi jeden konkretny projekt i widzisz Boże błogosławieństwo, Boże owoce i Boga w działaniu. Wtedy dopiero masz poczucie uczestnictwa we wspaniałym Bożym projekcie. Jesteśmy Kościołem Chrystusa i On chodzi i przechadza się wokół swoich kościołów, także wokół naszego, wzmacnia Jego służbę, błogosławi Mu i kiedy my jesteśmy Jemu wierni, to doświadczamy właśnie Jego błogosławieństwa i możemy się cieszyć, widząc Boga w działaniu. Tego doświadczenia nie da się zrealizować poza Kościołem Chrystusa, rozumianym jako konkretna wspólnota ludzi, którzy się znają, spotykają i są zaangażowani w jeden Boży projekt. Chciałem skończyć te nasze rozważania o takim elemencie funkcjonowania Kościoła, w aspekcie funkcjonowania Kościoła, takimi trzema ostrzeżeniami, które z tego fragmentu wypływają. Trzema błędami, które Kościół może popełniać. Pierwsze to jest nieprzygotowywanie do służby wszystkich. Podstawowy błąd, który widzimy w kościołach tych historycznych. Podział na kler i świeckich. Przygotowuje się do służby tylko wybraną garstkę, którzy mają być pośrednikami między tym prostym, ciemnym ludem Bożym a Bogiem, czyli koncepcja Starego Testamentu, koncepcja już absolutnie obca chrześcijaństwu, zasłona się rozdarła. Wszyscy jesteśmy teraz świątyniami Ducha Świętego, jesteśmy królewskim kapłaństwem, mamy być wszyscy przygotowani do służby i zaangażowani w tę służbę. Druga rzecz to jest pozostawanie chrześcijan w Kościele na poziomie dzieci. W języku greckim tutaj jest, abyśmy nie byli przedmiotem czyjejś gry w kości. Jeśli chrześcijanie nie są doprowadzeni najpierw przez rzemiosło, później przez to szczególne swoje miejsce w budowie ciała Chrystusowego, do dorosłości, do dojrzałości w Chrystusie, do poznawania Jego Słowa, będą dziećmi, będą przedmiotem manipulacji i gry w kości innych ludzi. Ostatnie, trzecie ostrzeżenie już sygnalizowałem o tej nieszczerej miłości. Miłość można udawać, miłość można pozorować. Dobrą atmosferę w kościołach można sztucznie tworzyć. Może być z pozoru prawdziwa miłość, z pozoru prawdziwy entuzjazm, z pozoru prawdziwe chwalenie Boga, ale nie ma szczerej miłości. Pamiętacie ten przykład stykania się tych komórek nerwowych w mózgu? 100 miliardów mamy komórek nerwowych w mózgu. I całe piękno naszego umysłu, całe bogactwo jego treści pojawia się w wyniku budowania połączeń pomiędzy tymi komórkami. To jest właśnie to niezwykłość ludzkiego umysłu, że te 100 miliardów na siebie nawzajem mogą oddziaływać, wpływać, łączyć się i z tego wychodzą nieprzewidywalne treści. Żaden komputer, żadna maszyna do dzisiaj nie może przeskoczyć zdolności ludzkiego umysłu. Ale na starość coś się z tym umysłem dzieje. Albo z powodu choroby. Tych połączeń jest coraz mniej, coraz rzadsze i te komórki zaczynają żyć już tylko swoim życiem. I jeśli Kościół nie będzie miał tego ciągłego budowania niezwykłych kontaktów między wierzącymi na różne sposoby, tego całego bogactwa, to będzie zamierał tak jak starczy umysł. Ale Kościół nie jest na to skazany. Kościół ma się każdego dnia odnawiać i coraz w bogatszy sposób prezentować chwałę Chrystusa. Bo do tego zostaliśmy powołani. I to nie jest coś trudnego, to nie jest coś ponad nasze możliwości. To jest zwykły chrześcijański, zwykły projekt, jaki Chrystus ma dla nas. Jako zastosowanie proponuję, jeśli ktoś z Was chciałby pogłębić tę wiedzę na temat Kościoła, bo
my tutaj tylko się tak ślizgamy po temacie, bo wiecie, księgi napisano na ten temat. Proponuję lekturę książki Gina Getza, Kościół, albo angielski tytuł lepszy, to jest Wyostrzanie wizji Kościoła, to jest chyba jedna z najlepszych książek na temat Kościoła, prezentująca nauczanie biblijne. Zachęcam, żeby dalej kontynuować tą zasadę dziękowania, czy zachęcać tych, którzy nas karmią, żeby ta druga strona otrzymywała też informację zwrotną, że to jego karmienie nam się do czegoś przydało. Bo zobaczcie, że wtedy wzmacniamy tę stołówkę. Jeśli chodzi o tę szczerą miłość, to chciałem, żebyśmy pomyśleli, nie będziemy się tym dzielić może w następnym tygodniu, kiedy ostatnio miałem okazję okazać komuś miłość, która mnie kosztowała. Nie kiedy się tam ładnie uśmiechałem, czy tam coś mądrego mówiłem komuś i tak dalej, tylko kiedy miałem okazję komuś z moich braci i sióstr w kościele okazać miłość, która mnie kosztowała jakieś wyrzeczenie. To najciekawsze pytanie, jeśli chodzi o służbę. Jakie jest moje miejsce? Jakie jest moje miejsce w szeregu? Jakie jest moje miejsce na placu budowy? To jest dynamiczna rzeczywistość. Jest nas dużo tu. Każdy jest na różnym etapie odkrycia tego swojego miejsca. Ale ważne, żebyśmy dążyli do tego, żeby w tym była jak najlepsza harmonia. Jeśli uda nam się to zbudować, wtedy nasz plac budowy będzie szybko się porządkował, a budowla będzie się w sposób widoczny wznosiła w górę. Ta rzeczywistość Kościoła jest czymś nowym na ziemi. I akurat żyjemy w erze Kościoła. Akurat tak jest, że jesteśmy członkami Kościoła, który żyje. Jest to naprawdę dobry powód, żeby wyrazić Jezusowi wdzięczność.